Opuszczamy już miasteczko Sawyer. Niestety musimy jechać dalej. Jedziemy teraz do Valdemosy, a potem jedziemy na zachód słońca do La Trappa. Ale malownicze miejsce. Jak z okładki. Przejeżdżamy teraz właśnie przez Deje. Bardzo też ładne miasteczko. Czekamy, aż ludzie wsiądą do autobusu i kupią bilet. No właśnie, tam kupują bilet. Każdy musi siebie odkliknąć. No, Deja jest bardzo malownicza. Piękna. Wyjechaliśmy do Valdemosy. Valdemosa, nie wiem jak to się w sumie wymawia. Tutaj mega ślicznie jest. Widzicie? Uliczki takie typowo w hiszpańskim stylu. Zjedliśmy właśnie tutaj obiad nasz w sumie. Co tam jesz? Co? Zapiekaną cebulę. Nie wiem, czy to jest jakiś starter czy coś. Może to są nasze krążki cebulowe, ale już wszystkim daliśmy. No dobra. I tortillę cebulową. Dobra, co my to mamy? Chorizo? To co, próbujemy po kolei? Tak, ja próbowałam chorizo. Chorizo, spróbowałaś już? I co, dobre? Dobre, no. Dobra. Najpierw chorizo. To jest chorizo w winie. Jak to? Wiesz, normalnie jest pyszne. To jest mega dobre. To też. To są te pieczerki. Mhm. Pieczerki z serem, nie? No. No dobre też. Stąd Wojtek. Nie, to są pieczerki z serem. To. Mhm. A to jest jakieś mięsko z frytkami. Aha, faktycznie. Te grzybki są wyśmienite. A jutro idziemy na wschód. Czy w końcu? Na końcu mamy zwykłego barbecue hot wings. Ma też dobre. Mieliśmy iść na zachód słońce na La Trappa, ale jednak zmiana planu. Wjedziemy na kolację do hotelu. All inclusive i tak dalej. Ale nie jest nam w sumie szkoda, bo mamy jeszcze auto na 2 dni, więc po prostu pojedziemy w inny dzień sobie, na przykład w Palmie de Majorce. Pojedziemy sobie na jakiś zachodzik słońca i będzie sztosik tam. Ale na jakieś inne miejsce, po prostu. Widzicie, tutaj są przepiękne te uliczki. Kurwa, ale tu jest super. Patrzcie na te schody. Fruwające schodki. Tu jest jakieś takie piękne drzewo.
Co ładnie? No, mega ładnie. Ja bym przeszedł tutaj i szedł na lewo. I tutaj to miejsce strasznie podobne jest do jednej mapy z CS-a. Nie wiem, czy kojarzycie, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale super to wygląda. Nie no, to miejsce to jest po prostu kosmos. Baldemosa jest przepiękna, uważam. Bardzo piękne miasteczko. Z drona jak tutaj latałem, tak tego nie widziałem, ale jak już tak wszedłem tutaj w te wszystkie uliczki, to piękne. Taka ładna, ale jest po prostu petarda, totalna petarda. Nie, tutaj każde miejsce jest takie kurde, naprawdę wyjątkowe. Nie mam brzydkich miejsc. No nie no, ta Baldemosa to normalnie przebiła całkowicie. No, Baldemosa to przebiła moje oczekiwania całkowicie. Nie no nie, to... Słuchajcie, to co tu się dzieje. Nie no, to jest po prostu... Zobaczcie jaki ogródek tam mają. Nie wiadomo po prostu gdzie iść, jest tak ładnie wszędzie. Dobra, idziemy tam do góry, zobaczymy co jest tam dalej. Ty, ta roślinność, kwiatuszki, wszędzie są kotki, naprawdę to wszystko wygląda tutaj przepięknie. Wszystkie uliczki, przejścia, wejścia. To wszystko jest po prostu takie piękne tutaj. To jakieś spotkanie seniorów. Naprawdę wyjątkowe miejsce. O matko, jedno. Ale tu jest pięknie. Nie wyobrażacie, jak to jest pięknie. Nie, po prostu cudownie.
Patrzcie, jak tu jest ładnie. Akurat strasznie ładnie. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych odcinków. A Wy powiedzcie mi, jaka była najpiękniejsza wioska, którą Wy odwiedziliście w swoim życiu. A tą wioskę Baldemosa koniecznie musicie zobaczyć, będąc na Majorce. Na razie.